Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Bardzo często prawda jest na wyciągnięcie ręki. Słuchamy jej, lecz nie przyjmujemy, ponieważ nosimy w sobie inną prawdę, osobiste przekonania, które nie pozwalają przyjąć tego, co jest z Boga. W Jezusie jest to, co widzialne i to, co niewidzialne. Podobnie w człowieku jest wymiar życia widzialny dla innych i ten niewidzialny, który, nie biorąc pod uwagę, można człowieka odrzucać, pogardzać nim, pozbawiać go szacunku. Czy nie stworzyliśmy sobie, podobnie jak ówcześni Żydzi, sztywnego obrazu Boga, który pasowałby do naszej mentalności, do naszej religijności czy duchowości? Czy ten obraz Jezusa, jaki noszę w sercu, pomaga mi w zaufaniu Bogu? Czy nie żądam od Niego w sytuacjach krytycznych, aby Bóg udowodnił, wykazał się, że jest Bogiem? Mieli zamiar Go zabić. Niezwykła jest miłość, która robi swoje, nie zrażając się nieustannym odrzucaniem. Jezus znał ich zamiary. Był świadomy tego, że Jego słowa nie przekonają ich o miłości, z którą przyszedł. Potrzeba czegoś więcej, oddania życia. Wszedł w ich zamiar. Nie opierał się, choć doznawał lęku i trwogi. Wszystko dlatego, aby poznali miłość, jaką Bóg nas umiłował. Wielu nie wierzy słowom Jezusa o miłości. Potrzeba największej ceny. Wielu mieszkańców Jerozolimy wiedziało o spisku na życie nauczyciela z Nazaretu. Powtarzali o tym z ust do ust, ale nic nie zrobili, aby powstrzymać spiskujących. Jak wielki jest lęk w człowieku, jak wielka w nim ciemność, gdy decyduje on o zabiciu miłości. Mieszkańcy Jerozolimy zachowują się tak, jakby uczestniczyli w polowaniu na Jezusa. Nie znajduje on oparcia w uczniach. Jest osamotniony wśród swoich. Ci, do których mówił, zachowywali się tak, jakby go nie słyszeli, jakby go nigdy nie spotkali. Oni już posiadali swoją teorię o Jego pochodzeniu. Jezus doświadcza ogromnej bezradności, a nawet bezsilności. Przestali Go słuchać. Nie wierzą w to, co mówi. Pan doświadcza bolesnego odrzucenia. Cierpi, czekając na godzinę, która nadchodzi. Bądźmy z Nim w Jego cierpieniu.